Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pani Teresa Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Seniorów w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Tereso, klucze dobra miasta w rękach seniorów, władzę przejęliście Państwo, no to co się będzie w takim razie działo teraz w mieście? Jakie zmiany nastąpią? Po 25 latach niektórzy mówią, fajnie gdyby były jakieś zmiany, ale takich drastycznych nie planujemy. Na pewno możemy obiecać, że rozśpiewane, roztańczone, gwiezdne na pewno nasze Opole będzie w tych dniach. No właśnie, to jest tak naprawdę Państwa tydzień w naszym mieście. Dni seniora odbywają się już po raz 25. No i mam wrażenie, że z roku na rok coraz więcej właśnie się dzieje, czyli w dobrą stronę zmierzamy, bo cały czas się Państwo rozwijają. Właśnie o to chodzi. O to chodzi, abyśmy my, seniorzy, 1/3 społeczeństwa naszego miasta, znalazło tutaj w Opolu swoje miejsce. Miejsce w postaci domów dziennego pobytu, centrum pięknego, teraz centrum seniora, ale też, żeby w tych klubach, ościennych klubach naszego miasta, żeby jak najwięcej się działo, bo wiemy, że dzięki dobroci i takiemu otwartemu sercu wolontariuszy tak wiele się dzieje w tych placówkach. Ludzie, którzy nie liczą swojego czasu, nie liczą godzin, które spędzają po to, żeby ten drugi obok mnie przechodzący senior poczuł się tutaj jak w bajce. No i chyba trochę bajka jest, dlatego że mogą Państwo uczestniczyć w sekcjach artystycznych i malują, i rysują, i piszą wiersze, i tańczą, co zresztą mogliśmy zobaczyć na scenie podczas otwarcia tych Dni Seniora. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że nasi seniorzy mają naprawdę bardzo dużo energii. Dużo energii i tak przez ten tydzień postaramy się, aby pokazać. Dzisiaj tańczymy, śpiewamy, przygotowaliśmy też piękne niespodzianki. Nawet ta biżuteria, która jest u mnie, to też została ofiarowana przez koleżanki z zespołu, które dla wszystkich koleżanek zrobiły tak piękne rzeczy. We wtorek też będziemy się bawić, na spostrzegawczość będzie dla tych, którzy lubią troszeczkę inaczej czas spędzać. Środa będzie dniem, gdzie będziemy mogli przy muzyce potańczyć, pośpiewać, pobawić się. Czwartek to będzie taki czwartek odlotowy, bo też wyjedziemy do Krasiejowa, gdzie promem kosmicznym gdzieś tam w przestworza udamy się, ale piątek. Piątek będzie też dniem, gdzie będziemy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami. Każda osoba, każdy senior, który do tej pory malował tylko do szuflady, będzie mógł pokazać to w miejskiej bibliotece publicznej, gdzie też pięknie będzie oprawiona ta uroczystość występami, też występami chóru, który wiele, wiele lat jest związany z nami, z seniorami, który powstał w ramach tych 25 lat. Ja mam to szczęście, że jestem od pierwszych dni jako pierwszy pracownik, a teraz jako osoba, która może z tych dobrodziejstw korzystać. Piątek będzie też takim dniem, gdzie wszystkie sekcje malarskie, plastyczne będą mogły też pokazać swoją twórczość pod okiem instruktorów. Ale też zadbamy troszeczkę o ciało, o ducha, tak żebyśmy kończyli te dni seniora też z takim przytupem, ale z nostalgią, żebyśmy już w przygotowania do kolejnych dni przystąpili. Hasło tegorocznej edycji Dni Seniora to Sięgamy Gwiazd. Co to znaczy? Dla mnie ta gwiazda, ja już mówiłam dzisiaj rano, że my niejednokrotnie gorszy mamy dzień. Mówimy, nie, na pewno dzisiaj nie wstaję, nie idę na żadne próby, na żadne tańce. Nie wiemy, skąd ta energia w nas potem się rodzi. Z minuty na minutę zmieniamy zdanie, raptem fiołkujemy się, coś tam przy sobie, jedziemy na próbę i po godzinie, przepraszam, a gdzie ten ból? Nie ma bólu. Powoduje to spotkanie z ludźmi, czy nawet taniec w kręgu. Wydawałoby się, że to nic takiego, ale proszę sobie wyobrazić, najcudowniejsza rehabilitacja. Tutaj już nawet pan doktor niejednokrotnie jest bezsilny, bo nie wie, co w nas takiego drzemie, że my
Gdybyśmy poszli do lekarza, to na pewno 10 dni chorobowego by było, w cudzysłowie. A tutaj biegamy, zapominamy o tym. To jest ten cud, to jest to sięganie. My wiemy, że ta gwiazdka, która tam świeci, to niejednokrotnie wskazuje nam tą drogę. Najważniejsze. I to, co jest istotne, to, co jako przewodnicząca też podkreślam, wychodźmy z domów. Nawet jeżeli się źle czujemy, chociaż na chwilę, to jest tak ważne dla nas. Tyle możemy dla siebie zrobić, chociaż tyle. A potem okazuje się, że my jesteśmy pełni energii i pięknie, bo potrafimy się dzielić tą energią. Także sięgajmy po gwiazdy. Czego w takim razie możemy życzyć opolskim seniorom z okazji Państwa Święta? Zdrowia, zdrowia, radości, uśmiechu, czerpania jak najwięcej, ale też zarażania energią i członków rodziny, i koleżankę, kolegę, może sąsiada, który do tej pory troszeczkę inaczej na to spoglądał. A teraz wiemy, że ten czas emerytury to jest piękny czas. Nam się wydawało, że to już będzie okres taki zamknięty. Nie, teraz się otwiera nowa przestrzeń i dziękujemy miastu, że możemy realizować się w tym mieście. W takim razie tego wszystkiego życzymy i trzymamy kciuki za to, żeby Państwo nadal mieli jak najwięcej możliwości i przestrzeni i czuli energię do tego, żeby swoje pasje realizować. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim i Państwa gościem była dzisiaj pani Teresa Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Seniorów w Opolu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.